Cześć, witam was ponownie na tym kanale. Tutaj ponownie Eli i ja chciałabym wam dzisiaj pokazać fajny odcinek. Po nazwie już widzicie, co to jest. Będzie on się składał z kilku części. Chyba z trzech około, może dwie, jeżeli mi się nie będzie chciało, ale dobra, będę dać jakiś czas ustawiać tych części. No i będzie to seria Co mówią konie, przeze mnie zmontowana. Mam nadzieję, że przyjmiecie ją miło i zapraszam was do oglądanka. Ej, Spartan, Cherry, no Wilma, co ci znowu jest? Ej, dziewczyny i chłopaki, mam pytanko. No, co jest młody? Gadaj swoje historyjki. Stary, nie zauważyłeś? Eli po raz pierwszy raz nie dała nam owsa. Weźcie się nie kłóćcie. A ty, Jerry, musimy porozmawiać na pastwisku, bo dała nam owsa. Godzinę temu dosłownie. Ty jak zawsze już wszystko zeżarłeś. A nie zostawiłeś na później, tak jak zrobili wszyscy. Dobra, idźcie sobie porozmawiać na pastwisko, ale wiecie, że my idziemy na pastwisko dopiero później? No, bo idziemy dopiero za 3 godziny. Nie wiem, czy zdołacie sobie porozmawiać. Ha! Ja to bym mógł poczekać, ale nie wiem, czy naszej księżniczce się uda. Ha! Tyle przed tobą. Pierwsze siadanie? Pierwsze zawody? Nawet nie doczłapiesz się do samego stępa z siodłem. Ha! Nie wiem, czy wiesz, ale ja już galopuję z siodłem. A ty na pewno nawet kawaletki nie umiesz skoczyć. Cóż, ja też nie umiem, ale wkrótce się nauczę. Tak przynajmniej mówi Eli. Ta, nie umiem. Zaraz zobaczysz, co ja umiem. Tylko patrz na to, zostawiła wolny boks. Umiem galopować, umiem skakać, dębować, a ty na pewno nie umiesz żadnej z tych rzeczy. O nie, Eli idzie. Szybko do boksu. Wilma, co ty robisz? O nie, Jerry, zapomnijmy o wszystkim, co było na pastwisku. Wilma, jak ty wyszłaś z boksu? Został otwarty. Szkoda, że nie rozumiem koni. Wracamy, księżniczko. Ha! Widzisz, to nie tylko ja cię tak przezywam. Cicho, Jerry. No wchodź. No jesteś, mam nadzieję, że już nie wyjdziesz. Dobra, może się już z tym wszystkim odpuśćmy i po prostu zacznijmy sobie normalnie żyć. W boksach, na pastwiskach, jedząc owies, siano, dostawać przysmaki, startując w zawodach, skakać i trenować. Nie chcę już zmieniać tej historii. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a jeżeli chcielibyście więcej takich serii z rozmawiającymi końmi z mojej edycji, ponieważ bardzo przyjemnie mi się to nagrywa, zostawcie dużo łapeczek w górze, a może się skoszę do następnej części. Pa, pa! Dobra. Konie do boksu. Piękne zdjęcie na miniaturkę będzie. Wow, omigy, dobra, widzę miniaturkę gotowe, to jeszcze teraz musimy to nagrać. Nie no, nie wierzę. Dobra. Jak super. On tam został. Czekaj, czekajcie chwilę.